Maciej Kieszkowski, trzeci raz na Grappler Ride, trzeci raz zwycięstwo, trzeci raz przed czasem. Ale Maciek, no walczyłeś no, jak na siebie bardzo spokojnie, no, tutaj żadnej eksplozywności, czekałeś w stójce na rywala. Skąd pomysł na taką walkę? Z walki na walkę staram się walczyć coraz mądrzej, nie podpalać się. Nawet jak trafiałem, to nie podpalałem się, nie wpadałem. Mądrze chcę walczyć teraz. No właśnie... Siła, eksplozja nadal jest, czeka tylko, aż się uruchomię. Teraz wyszedł kopnięcie na głowę. Przeciwnik się zachwiał. No, poszedł po głowę, obaliłem go i tylko ciosy w parterze. No jak na twoją walkę, strasznie cicho. Kibice nie dopisali dzisiaj. No był pewien czynnik, dlaczego nie dopisali. Pewnie grupa najważniejszych jest, których pozdrawiam wszystkich, szczególnie się moją dziewczynę, przyjaciół, Mateusza, Dawida, Przemka. Najważniejsi są. Trzecia walka wygrana. Oprócz taty. Trzecia walka wygrana, trzecia przed czasem. No teraz Grappler Ride, jak dzisiaj jest pierwsza walka o pas organizacji BMAF. No pytanie, czy ty byś był zainteresowany takim pasem, bo już trzy walki wygrane to nie w kij dmuchał. No nie, czekam na odpowiedni moment, ale już niedługo i będzie moc. Maciej Kieszkowski, gratulujemy jeszcze raz, a my wracamy, Krzysztof Skrzypek, z kolejną walką.